Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i odpowiem Ci na pytanie, czy niezdane psychotesty możesz poprawić po roku, po 12 miesiącach, bez badań odwoławczych w ośrodku referencyjnym, jakim jest WOMP, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Tradycyjnie zapytanie mojego widza, troszeczkę wystraszonego całą sytuacją oczywiście. Witam, zabrali mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, jutro mam psychotesty. No, czy jak jutro ich nie zdam, to na następne mogę iść dopiero za rok? Czy mogę udać się do innego ośrodka? No cóż, odpowiedź na pytanie jest prosta. W pouczeniu orzeczenia psychologicznego, które otrzymasz, przeczytasz, że osoba badana lub podmiot kierujący na badania psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psychologicznego, mogą w terminie 14 dni, czyli 2 tygodni, od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. I najważniejsze jest to, że orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne. Prawda? Czyli jak już w WOMP-ie oblejesz, to jak to by to powiedział, jakby to można powiedzieć, kaput. Praktyczna uwaga, nie możesz przekroczyć terminu 14 dni, że tak powiem, tego odwoławczego, tego wniosku o ponowne badanie i musisz po prostu, jeżeli się nie zgadzasz, pójść do tegoż to psychologa transportu, który cię, że tak powiem, oblał, który dał ci orzeczenie, które Cię nie zadowala i wtedy piszesz jakiś wniosek o to, aby Cię przebadano ponownie. Czyli powtarzam jeszcze raz, orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne, czyli możesz się odwołać, ale jak nie przejdziesz badania w WOMP, dostaniesz orzeczenie negatywne, to już nie możesz tego wyniku poprawić ani za rok, ani za 5 lat, ani za 10, no chyba, że zmienią się przepisy i coś tam się nowego urodzi. Natomiast możliwość poprawy po 12 miesiącach istniała do dnia 20 lipca 2014 roku. No i stąd pewnie wzięło się to pytanie mojego widza. Pewnie słyszał, że kiedyś było można poprawić, a dzisiaj już nie możesz. Tak więc, jak masz podobną sytuację, radzę Ci podejść bardzo poważnie do badań psychologicznych, badań psychologii transportu, bo po dwóch negatywnych wynikach możesz stracić prawko na zawsze, czyli pierwszy negatywny jest u psychologa transportu, a drugi jest negatywny przy ponownym badaniu. Także na tym kończę, jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Więcej informacji oczywiście znajdziesz na mojej witrynie internetowej psychotesty-kierowców.pl i serdecznie Cię zapraszam na nią. Zaraz po obejrzeniu tego filmu, link jest w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.